Zespół chłopców ze szkoły podstawowej nr 11 w Tczewie zajął drugie miejsce w krajowym finale ogólnopolskiego finału Igrzysk Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym, jaki odbył się 12 czerwca w Ostródzie. Zawody można określić mianem drużynowych mistrzostw Polski szkół podstawowych. To wielki sukces podopiecznych Katarzyny Karnowskiej. Drużyna składa się z 6, w zasadzie 7 osób. W kwalifikacjach miejskich i powiatowych oraz wojewódzkich pomagał nam Tomek Kunowski. Natomiast w finale Mistrzostw Polski zastąpił go z wielkim powodzeniem Igor Kalkowski. Inni zawodnicy to Dawid Szlosecki, stojący tutaj obok mnie, Max Dernałowicz, Mateusz Jakubiak, Tymon Porębski i Szymon Czechanowski. Pracujemy ze sobą od 3 lat. Rzetelnie, codziennie, sumiennie wykonujemy swoje obowiązki. Ta grupa była wyjątkowa pod tym względem, ponieważ pracowało nam się bardzo, bardzo dobrze. Chętni, aktywni chłopcy, biorący udział we wszystkich możliwych zawodach, na treningach, dający z siebie bardzo dużo serca i to zaowocowało takim pięknym sukcesem. Co składa się na czwórbój lekkoatletyczny? Jest to konkurencja biegowa 60 metrów, następnie piłeczka palantowa, skok z wyż i na kolejny dzień było 1000 metrów. A ty lubisz którąś z tych konkurencji jakoś szczególnie najbardziej? Wydaje mi się, że skok z wyż i 60 metrów. A teraz zapytam Dawida o jego ulubione konkurencje. Moją ulubioną konkurencją jest skok z wyż. A powiedz, jak było w Ostródzie, jak tam ta rywalizacja przebiegała, to na bieżąco śledzi się te punkty i wiedzieliście, że macie szansę na medal? Na początku, jak po 60 metrach pobiegliśmy, to wydawało się, że jest ciężko, ale jak po 3 pierwszych konkurencjach wszystko w hotelu było spunktowane, to okazało się, że które miejsce jest? 3. Upał był naprawdę niemiłosierny i chylę czoła przed chłopakami, że dali radę. Zwłaszcza tego drugiego dnia, kiedy przyszedł czas na 1000 metrów, na naprawdę ogromny wysiłek. Proszę mi wierzyć, ja nie widziałam jeszcze takich zawodów, gdzie by cały czas z bieżni ratownicy, służba medyczna zabierała dzieci. Czy zadowoleni jesteście z wicemistrzostwa, czy pozostaje jakikolwiek niedosyt? Jesteśmy przeszczęśliwi z tego drugiego miejsca. Jesteśmy wicemistrzami Polski, jesteśmy drudzy w Polsce. To jest naprawdę olbrzymie osiągnięcie, tym bardziej, że wiemy doskonale, że drużyna, która była przed nami, czyli Aleksandrów Łódzki, naprawdę była drużyną najlepszą na tych zawodach. Ciężko nam było podjąć z nią rywalizację, ale mimo wszystko staraliśmy się bardzo mocno i udało nam się zdobyć to drugie miejsce. Ja jestem dumna bardzo z chłopców. Jesteście, można powiedzieć, tylko klasą usportowioną. Rywalizowaliście z szkołami sportowymi, a nawet ze szkołami mistrzostwa sportowego. To prawda. To prawda. I tym bardziej cieszymy się, że się udało. Chciałabym z tego miejsca też jeszcze podziękować jednej osobie, która bardzo wspomogła nas w przygotowaniach, służyła radą, swoim doświadczeniem. Jest to pan Tadeusz Galiński, trener skoczków. Dziękuję, panie Tadziu.